znamy tego i nie słychać. W Polsce jest 5 milionów hektarów dotkniętych suszą. 5 milionów. Na pomoc rolników mamy 700 milionów złotych. To jest 140 zł na hektar. Jest to kwota wstydliwa, bez większego znaczenia z punktu widzenia gospodarstw. Propaganda ma pewne granice. Oczywiście uważam, że minister rolnictwa powinien poinformować, bo mam dystans do obecnego premiera i te wszystkie występy o tych balotów ze słomą są trochę śmieszne, natomiast powinien być przez członka rządu poinformowany, jaka jest skala problemu. Premier nie musi znać wszystkich. W związku z tym można być ministrem, który będzie nie stwarzał premierowi problemów, ale na dzisiaj tak to się dzieje. Bo dzisiaj, żeby rolnicy dostali 500 zł, chociaż przeciętnie na hektar, to trzeba by 2,5 miliarda złotych. 2,5 miliarda złotych. Są różne formy, umorzenia, cudowanie przez tym KRUS-em. No taki przykład. Nie ma czegoś takiego jak umorzenie składki KRUS. Jeżeli umorzy się składkę, nie ma ciągłości ubezpieczenia. Sprawa następna, przyspieszenie płatności obszarowych. Dobrze, ale to tylko przyspieszy konsumpcję pieniędzy, które poprawi przejściowo płynność gospodarstwa. Ona nie będzie dwa razy wypłacona. Dlatego chcę powiedzieć, kwestia ostatnia, jestem członkiem komisji. Objęliśmy kukurydzę i buraki. Mówił wojewoda, że trzeba to zrobić. Zrobiliśmy. Wnioski wróciły wczoraj z urzędu, żeby kukurydzę i buraki odrzucić. Dobrze, że przeczytaliśmy obwieszczenie, że już kukurydzę nie trzeba odrzucać. Więc jak można skutecznie, w terminie złożyć wnioski w sprawie klęski, jeżeli co chwilę zmienia się decyzja? Dlaczego nie upraszcza się czegoś? Ja troszkę wiem, jakie nie są łatwe sprawy, natomiast trzeba było powiedzieć, mamy miliard złotych, jest 5 milionów hektarów dotkniętych suszą, każdy dostanie 200 zł na hektar. Trzeba się do tego nieraz przyznać. Natomiast mówienie, że tu będzie 1000 zł i dopiero zakładamy, że tych, co dostaną 1000, będzie nie tak wiele, może 100 tysięcy, może ileś tam, automatycznie zabiorą 500 milionów. To praktycznie dla pozostałych nie pozostanie nic. W związku z tym powtarzam, duży bałagan. Za dużo się obiecuje. Mówi się tak ogólnie, że mniej obiecuj, więcej zrób. Natomiast jeżeli dzisiaj minister rolnictwa mówi, że to, co się dzieje na rynkach żywnościowych, produkcji, nie wpłynie na ceny, to myślę, że to jest znowu następne opowiadanie, to wpłynie na ceny. Oczywiście trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że przecież likwidujemy produkcję trzody. Bezpowrotnie, dlatego że sytuacja ekonomiczna jest tak, się pogarsza, że co najmniej 50-60% gospodarstw na trzody. Pod najważniejsze, co wejdzie, 50-40-50% gospodarstw na tych terenach będzie miało problem. Te 300 zł na tornistry nic nie pomoże, żeby rodzina przeżyła. To naprawdę jest za mało. Te gospodarstwa będą miały problemy socjalne. Gospodarstwa duże, towarowe będą miały problemy ze spłatą kredytów i płynnością finansową. Także to są te sprawy, powtarzam, nie ma pieniędzy, 800 milionów złotych to jest 800, pan prezes mówił, że 700, no jak 700, bo tam 100 pójdzie na jakieś tam dopłaty, to jest 140 zł na hektar. Kwestia krzyku o paliwie. Ja myślałem, że paliwo rolnicze, te grosze, które są dopłacone, będą w tym roku. A my dostaniemy najszybciej w kwietniu. 14 zł do hektara. A krzyk jest taki, jakbyśmy dostali co najmniej 180 albo 140. To znaczy na 30-hektarowe gospodarstwo, mówimy o gospodarstwach rodzinnych, jest 400 zł na rok. I to dopiero dostaniemy z nowym budżetem, będzie gdzieś w sierpniu, bo to będzie nowy budżet. A może w marcu, ale to rzeczywiście żadna skala i żadna pomoc. Powtarzam, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo miałem do czynienia i z resortem, i z komisją przez 5 lat, że nie ma państwa, które jest tak bogate i nie może zaspokoić wszystkich, ale grajmy czysto. Grajmy czysto. Wybory, które są za 1,5 miesiąca, nie mogą przysłonić prawdy i rzeczywistych możliwości państwa, jeżeli chodzi o pomoc. Dzisiaj, jeżeli chodzi o kukurydzę, zbiory kukurydzy są na kiszonkę 30% tego, co zawsze, ziarna 30%,
Buraki dzisiaj się bada, to jest od 25 do 30 kilku ton z hektara. To jest na dzisiaj nawet nie, no gdzieś 40% tego, co było co roku. I buraki nie są włączone w straty. Przecież to widać, no, że, powtarzam, to kręcenie, bo powiem, że to jest kręcenie, wynika z braku środków, ale powiedzmy, że nie ma pieniędzy. Rozdaliśmy kasę, nie trzymaliśmy pieniędzy na sprawy podstawowe, ważne, jak tak zdarzenie, żeby utrzymać produkcję rolną. I te 800 milionów złotych kompletnie tylko skłóci wieś i nic nam nie pomoże. Powtarzam, to jest 140 złotych na hektar.